Witam na kanale Gips Karton i tak dalej. W tym wideo tak na szybko w formie luźnego gadania na temat standardów spoinowania, nie spoinowania, szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Otóż istnieją cztery standardy: Q1, Q2, Q3 i Q4. Pierwsze szpachlowanie Q1 jest szpachlowaniem związanym ze zbrojeniem połączenia pomiędzy płytami, jak i wykonania połączeń z, powiedzmy, innymi elementami, jak na przykład ściany masywne, elementy drewniane, elementy stalowe, tym podobne historie. Takie szpachlowanie również towarzyszy wykończeniom związanym z okładzinami, na przykład płytkami. Szpachlowanie Q2, szpachlowanie, które w zasadzie powinno być ograniczane do pomieszczeń typu na przykład gospodarczego, pomieszczeń bądź pomieszczeń nieużytkowych, czyli zbroimy i zaszpachlowujemy taśmy. Jeżeli używamy siatki, no to w zasadzie szpachlowanie Q1 i Q2 wykonujemy w jednym etapie. I to jest wszystko. I teraz, w tym momencie jest rozterka. Bo mamy dwa, w zasadzie trzy standardy. Q3, które można śmiało podzielić na tak zwane szersze szpachlowanie tylko samych spoin, jak również szeroko szpachlujemy spoiny, jak również delikatnie, czyli w zasadzie można powiedzieć, zerujemy tylko powierzchnię płyt. To jest szpachlowanie Q3 i szpachlowanie Q4, czyli pełne wyrównanie powierzchni, tak to trzeba powiedzieć, pełne wyrównanie powierzchni płyt. I teraz mamy zakończone Q2. W zasadzie mamy zrobione Q1. I czy możemy już w zasadzie, inaczej, bo zaczynam plątać. W tym momencie już możemy w zasadzie wykonać szpachlowanie Q3. I możemy również w tym momencie rozpocząć szpachlowanie Q4. Wszystko tylko ogranicza się do tego, jakiego materiału użyjemy. Najczęściej do końcowego szpachlowania używa się gładzi. A te niestety wymagają tego, żeby wykonać wcześniej szpachlowanie Q2. Dlatego lepiej jest sięgać po materiały, które są dedykowane do finiszu już od momentu warstwy Q2. To samo dzieje się z Q3, czyli wybierać takie materiały, które można nakładać w warstwach Q2. Jeżeli nie mamy takiego materiału, no to w tym momencie musimy przejść jakby ten etap Q2 materiałem rodzimym, tym, którym wykonywane było spoinowanie. To tutaj nie będę wymieniał tych materiałów. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to po prostu mogę w komentarzach gdzieś tam umieścić. Zresztą ja pokazywałem materiały, już nagrywałem wideo, w którym pokazywałem materiały, na jakich pracuję. Mogę oczywiście to rozszerzyć o inne materiały, które znam, które wiem, że się do tego celu nadają, także nie ma tutaj problemu. I teraz jakby jeszcze jedna sprawa. Szpachlowania Q2 z flizeliną i z siatką. I z taśmą papierową, przepraszam. Tutaj warto jest sięgnąć i mimo wszystko po delikatne szpachlowanie Q2, czyli takie delikatne jakby zalizanie, tak bym to powiedział, taśm. Z tego względu, że wychwycimy, tak jak wspominałem w jednym z filmie o szpachlowaniu Q2, że wychwycimy ewentualne babole związane z osadzeniem taśmy. Także jak najbardziej delikatne, bardzo delikatne szpachlowanie, ono wtedy bardzo szybko wyschnie i będzie można szybko kontynuować dalsze prace. Także to by było tyle. Jeżeli nie rozwiązałbym jakby wszystkich wątpliwości, no to mówię, w komentarzach możemy o tym, na ten temat podyskutować. Także to by było tyle. No właśnie, i ciągle ten kiedy Q3, kiedy Q4. Jeżeli mamy konieczność, czyli Q4, wyrównujemy podłoże, wyrównujemy całą powierzchnię płyt.
Jednocześnie przygotowujemy takie podłoże do, jakby to powiedzieć, trudnych warunków oświetleniowych, czyli wszelkie światła padające z boku. To nie musi być światło sztuczne. To oczywiście może być światło dzienne, czyli światło wpadające w wschodzie słońca przez okno, jak również światło wpadające przy zachodzie słońca przez okno i które potrafi penetrować, oświetlać nie tylko ściany, ale również potrafi oświetlać sufity. I wtedy widać wszelkie niedoskonałości. A to pory takie, kiedy czasami przebywa się nie tylko z rodziną, ale czasami nawet i goście są jacyś znajomi. No, nie każdy lubi, jak mu ktoś tam po suficie czy po ścianach patrzy, bo akurat zauważył jakąś tam falę światła na ścianie. Dobra, to by było tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia.